Cześć wszystkim, witam was serdecznie w podsumowaniu informacji na temat Carson City. Jeżeli widzieliście przykładową rozgrywkę, pewnie przyznacie mi rację, że gra jest naprawdę klimatyczna, jak na szczególnie swój gatunek. Tak, jest to gra Euro, Worker Placement, gdzie bardzo często mamy do czynienia z czymś bardzo takim abstrakcyjnym, czego w ogóle nie czujemy w czasie rozgrywki. Carson City naprawdę wypada tutaj bardzo dobrze. Mamy tutaj kowbojów, mamy dziki zachód, mamy pustynię, fajnie wyglądające góry. Budujemy rancha, budujemy banki, kopalnie, to wszystko tak fajnie się tutaj zazębia, ma sens tematyczny, klimatyczny. Także naprawdę pod tym względem ta pozycja naprawdę wypada bardzo, ale to bardzo dobrze. No i jakość komponentów też naprawdę na plus mnie zaskoczyła, bo kupiłem to pudełko. Jest całkiem sporych rozmiarów i naprawdę te komponenty praktycznie się tam nie mieszczą, tak? Pudełko jest nawet, bym powiedział, za małe, jak na tą ilość rzeczy tam w środku. I to na pewno się ceni. Troszkę tutaj w wykonaniu mnie zdziwiło to takie oszukane polskie wydanie, bo nie mamy tutaj do czynienia z całkowicie polską grą, tylko okładka z tyłu była taka doklejona, tak? Żeby oszukiwała nas, że jest po polsku. A w środku, co ciekawe, miałem dwie polskie instrukcje, także no chyba nadrabiali chyba ten tył pudełka tym, że dali mi dwie instrukcje, a to już obojętnie, już nieistotne. Jeżeli chodzi o jakieś tam wady produkcyjne, to tutaj kompletnie do niczego się nie może przyczepić. Naprawdę tego jest duże, jest solidne, fajne, naprawdę przyjemnie się na to patrzy, przyjemnie się gra. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to jest tutaj naprawdę kilka bardzo ciekawych, takich sprawdzonych już mechanik w grach planszowych, takich jak na przykład właśnie wybór roli na początku rundy, gdzie możemy pozyskać szeryfa, jakiegoś tam bankiera, czy jakiegoś górnika, którzy będą nam pomagali. To jest taka rola na całą rundę. Mamy tutaj też znane na przykład stara mistika, budowanie na planszy, wyprzedzanie przeciwników w wyścigu po konkretne pola w mieście. Koszt zależny od pozycji tutaj sąsiadujących budynków, bo to też jest dosyć ciekawe. No i ten motyw na pewno dosyć innowacyjny tego worker placementu, czyli tego wysyłania naszych pracowników. W ten sposób jest innowacyjny, że można tutaj zabierać nasze pola, tak? Mamy ten dziki zachód, mamy te pojedynki, więc dwie osoby mogą iść na jedno pole i możemy stoczyć pojedynek o to, kto z tego pola skorzysta. Mi się to prywatnie bardzo podoba, bo fajnie, że jest tutaj taka zmienna jak ta siła ognia, która nam pozwala na jakby straszenie naszych przeciwników i wykonywanie tych akcji, które chcemy i nie być zastraszanym przez innych graczy. Ale wiem, że osoby, które lubią tak wszystko zaplanować dokładnie i mieć wszystko pod kontrolą, mogą tutaj czuć się troszkę zawiedzone z tego względu, że ustawiamy się pod jakieś pole, za chwilę ktoś może przyjść i po prostu nam je zabrać, tak? Jeżeli ma się większą siłę ognia albo więcej szczęścia. Bo z tymi pojedynkami to też jest ciekawa sprawa, że albo determinujemy je żetonami siły ognia plus nasz rzut kostką, czyli takie losowość pół na pół, albo ewentualnie możemy usunąć tą losowość przez użycie tych kafelków takich, które mamy do wykorzystania raz na grę konkretnego kafelka. I wtedy wiemy mniej więcej, czego służy nas przeciwnik, czego się spodziewać. Troszkę moim zdaniem to zamula rozgrywkę, ale jeżeli nie lubicie losowości, to na pewno te kafelki nam się przydadzą i po prostu wtedy kości się nie używa. Tak? Więc to jest fajnie, że taka opcja została dodana. Ja do tych kości chyba troszkę jednak bardziej jestem przekonany, mimo że to nie jest do końca sprawiedliwe, bo czasami mamy przewagę w ilości żetonów, a mimo wszystko czasami tak przegramy, ale tego mechanizmu kafelków za bardzo nie lubię, bo to jest takie już powiedzmy nudnawe, tak, że wszystko możemy przemyśleć, wszystko przeanalizować. No, ja tego nie czuję, ale to jak chcecie, tak będziecie pewnie sobie grali, nie? Jeżeli chodzi o dalsze rzeczy, nie do końca jestem przekonany, jeżeli chodzi w tej grze o zbieranie dochodu z naszych budynków. Samo polepszanie ich przez budowanie innych kafelków jest fajne, bo wtedy faktycznie rancho nam punktuje za ilość wolnej przestrzeni, jakie mamy, kopalnia za ilość gór, także to wszystko jest ok, fajne. Ale troszkę denerwuje mnie to, że po każdej rundzie musimy liczyć dochód z każdego naszego budynku. Dla każdego z graczy, tak? Jeżeli mamy powiedzmy dwa budynki, to jest wszystko fajnie, łatwo i przyjemnie, tak? Bo sobie dodajemy dwie cyfry. Ale jeżeli każdy pod koniec gry na przykład ma 5, 6, 7 budynków, no to tutaj pojawia się
problematyczny taki downtime, tak? Musimy wszystko policzyć, wypłacić pieniądze i dopiero dalej możemy grać, tak? Więc do tego nie jestem do końca przekonany. No i też jako mały minusik trzeba powiedzieć to, że tutaj musimy ilość tej gotówki zawsze przeanalizować na końcu poprzedniej rundy, co w przyszłej rundzie zamierzamy kupić. Mamy limit pieniędzy, plus tutaj możemy dosyć dowolnie przemieniać pieniądze na punkty zwycięstwa, no ale zawsze musimy analizować, czy to jest wystarczające, czy to nie jest wystarczająco. Jeżeli pomylimy się w tym liczeniu i nie będzie nas stać na jakiś budynek, może być problem, bo możemy mieć jakąś na przykład pustą turę, tak? Także musicie o tym wiedzieć. Także no to jest chyba, oprócz tego liczenia dochodu, chyba największy minus tej gry. No a na plus, tak jak już mówiłem, bardzo podobają mi się gry, gdzie mamy wszyscy na planszy wspólne takie pole do budowania, musimy siebie wyprzedzać, analizować, planować, gdzie będziemy chcieli się rozwijać, gdzie mieć te nowe nasze budynki, także to jest super. Troszkę to liczenie jest denerwujące, ale ogólnie gra solidna. Ja myślę, że wielu osobom na pewno się spodoba. Ja nie żałuję swojego zakupu, szczerze mówiąc, udało mi się tam na promocji kupić w Rebelu i myślę, że to był dobry zakup. Nie wiem, jak często będziemy wracać do Carson City, ale na pewno będzie jeszcze wracało na stół. Myślę, że raczej lepsze jest w większym gronie niż w dwie osoby i myślę, że w takiej grupie na pewno będziemy chcieli to jeszcze w większej ilości rozgrywek przetestować. Jak zwykle, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, coś pominąłem, coś źle powiedziałem, szczególnie jeżeli chodzi o przykładową rozgrywkę, to weźcie mnie, poprawiajcie, piszcie tam w komentarzach. A na tą chwilę dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego. Cześć.